Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam historię Jana Piwnika o pseudonimie Ponury, który był policjantem pełniącym służbę w Policji Państwowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz II wojny światowej. Przyczynił się on do budowania polskiej państwowości, który może stanowić przykład etosu policjanta. Zacznijmy sobie od samego faktu powstania jednostki o nazwie Policja Państwowa. Organizacja ta została utworzona w Polsce na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o Policji Państwowej, która dokonała unifikacji wcześniej istniejących formacji policyjnych Milicji Ludowej, powołanej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 5 grudnia 1918 roku i Policji Komunalnej, powołanej dekretem Naczelnika Państwa w dniu 9 stycznia 1919 roku. Jan Piwnik urodził się 31 sierpnia 1912 roku w niewielkiej wiosce Janowice koło Opatowa w ówczesnym Zaborze Rosyjskim. Jego matka Zofia z domu Kłonica wywodziła się z Janowic, a ojciec Jan pochodził z sąsiednich Mirkowic. Ojciec rodziny w młodości pełnił służbę w armii rosyjskiej, uczestniczył m.in. w 1905 roku w wojnie rosyjsko-japońskiej. Po ślubie Piwnikowie zamieszkali w Janowicach. Należeli do grona najzamożniejszych gospodarzy we wsi. Utrzymywali się z uprawy roli oraz hodowli zwierząt. Przez jakiś czas prowadzili także sklep. Mimo że sami ukończyli zaledwie 3 klasy szkoły powszechnej, potrafili zadbać o wykształcenie swoich dzieci oraz ich wychowanie w duchu patriotycznym. W 1923 roku Jan został absolwentem szkoły powszechnej w Janowicach. Następnie podjął starania, aby dostać się do Państwowego Gimnazjum Męskiego imienia Joachima Herbtowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pomyślnie zdał egzaminy, jednak nie został przyjęty do szkoły. Dopiero rok później jako ekstern zaczął naukę w drugiej klasie gimnazjum. Uczył się przeciętnie, zyskiwał sympatię rówieśników oraz nauczycieli. Był aktywny w harcerstwie ostrowieckim oraz organizacji Bratnia Pomoc, która pomagała uczniom z problemami w nauce oraz wywodzących się z biedniejszych rodzin. Postawą patriotyczną kształtowaną w domu pielęgnował podczas spotkań koleżeńskich, w trakcie których młodzież czytała literaturę historyczną oraz utwory publicystyczne, a następnie dyskutowała o roli Polski w zmieniającym się świecie. 11 sierpnia 1932 roku Piwnik zgłosił się na 7 kurs w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Podczas 10-miesięcznego szkolenia nie miał problemów z zaliczaniem poszczególnych przedmiotów, o czym świadczy awans na bombardiera artylerii uzyskany 1 lutego 1933 roku. Nie zdobył natomiast uznania ze strony dowódcy baterii szkolnej, który zarzucał mu m.in. sobą indywidualność, przeciętną odwagę, średnią zdolność dowodzenia, małą zdolność wywierania wpływu na innych. W dniu zakończenia kursu 23 czerwca 1933 roku Piwnik został awansowany na stopień plutonowego i otrzymał tytuł podchorążego rezerwy artylerii. Wraz z kilkoma innymi absolwentami podchorążówki włodzimierskiej został skierowany na praktykę podoficerską do 10 Pułku Artylerii Ciężkiej w Przemyślu. Objął tam stanowisko dowódcy plutonu w 7 baterii. W jednostce przebywał 3 miesiące, a na zakończenie uzyskał ocenę dobrą i pochwały od wszystkich przełożonych. Dowódca jednostki, pułkownik Jan Bokszczanin, tak napisał w jego kwestionariuszu osobowym. Podczas pobytu w pułku na stanowisku dowódcy plutonu wykazał duże wartości osobiste oraz zamiłowanie do służby wojskowej. Nadaje się dobrze na dowódcę plutonu. Ogólna ocena? Dobry. 20 września 1933 roku został przeniesiony do rezerwy, a dzień później awansowany na tytuł tytularnego ogniemistrza. Po kolejnych szkoleniach wojskowych ze starszeństwem z 1 maja 1935 roku uzyskał awans na podporucznika rezerwy artylerii. Ponieważ nie widział perspektywy w armii, zgłosił się do służby w Policji Państwowej. 11 grudnia 1933 roku został mianowany posterunkowym. Od stycznia następnego roku przez 5 miesięcy szkolił się w normalnej szkole fachowej dla szeregowych Państwowej Policji w Mostkach Wielkich. Po zakończeniu szkoły policyjnej został skierowany do służby w Warszawie, gdzie pracował w Urzędzie Śledczym. Zajmował się ochroną osobistą prezesa Rady Ministrów II Rzeczypospolitej Leona Kozłowskiego. Premier był znany z hulaszczego trybu życia i zamiłowania do nocnych eskapad. Zapewne więc z dużą ulgą Piwnik przyjął wiadomość o dymisji Kozłowskiego i objęciu pod koniec marca 1935 roku stanowiska premiera przez zdecydowanie łatwiejszego do ochrony Walerego Sławka.
Za sprawne wywiązywanie się z obowiązków służbowych 1 lutego 1935 roku otrzymał awansa starszego posterunkowego, a w lipcu tego samego roku został przeniesiony do komendy policji w Koblu. Na nowym terenie również wykazał się dużą aktywnością. Zostało to docenione i 1 marca 1936 roku awansował na stopień przodownika Państwowej Policji. Momentem zwrotnym w karierze policyjnej piwnika było powierzenie mu 1 września 1936 roku funkcji komendanta posterunku w Kisielinie. Stamtąd trafił do Szkoły Oficerów Państwowej Policji w Warszawie. 10-miesięczny kurs specjalny szeregowych kandydatów na oficerów ukończył 29 kwietnia 1938 roku. Dzięki uzyskaniu oceny dobrej oraz wysokich not od przełożonych 1 maja otrzymał awans na stopień starszego przodownika Państwowej Policji. Jednym z ważniejszych etapów w karierze policyjnej piwnika było objęcie 19 maja 1939 roku obowiązków dowódcy 3. Kompanii Grupy Rezerwy Policyjnej. Pierwszym sprawdzianem dla piwnika było na nowym stanowisku wyjazd pod oddział następnego dnia do Częstochowy, gdzie miał on za zadanie pilnować porządku podczas wyborów do Rady Miejskiej i w trakcie dorocznego zjazdu chrześcijańskiej młodzieży akademickiej. Wszystko przebiegło sprawnie i kampania po kilku dniach powróciła do Warszawy. Nie odnotowano wówczas przypadków naruszenia porządku pod Jasną Górą. Po wybuchu II wojny światowej Grupa Rezerwy Policyjnej została skierowana do ochrony mostów na Pilicy na odcinku Nowe Miasto nad Pilicą Białobrzegi. Od 5 września Jan dowodził obroną Nowego Miasta nad Pilicą, dysponując zaledwie 2 oficerami oraz 120 szeregowymi. 6 września miasto było silnie ostrzeliwane oraz bombardowane przez samoloty niemieckie. 3. kompania nie była w stanie powstrzymać naporu zbliżających się wojsk wroga. Ponadto utraciła łączność z sąsiednimi oddziałami policyjnymi i wojskowymi, więc dowódca długo się nie namyślał i po północy odesłał swoich żołnierzy do stolicy. Jeszcze tego samego dnia kompania wyjechała ze stolicy w stronę Mińska Mazowieckiego, gdzie dołączyła do reszty oddziałów golęcinowskich. Dalsza droga wiodła na południowy wschód. W tym czasie mieli kontakt z wkraczającymi oddziałami Armii Czerwonej. 21 września 1939 roku piwnik na czele kompanii przekroczył granicę węgierską koło Strażnicy Jabłońca. Po internowaniu kompania została skierowana do obozu Felszkopany, a po kilku dniach do obozu Laszlo Major. Po ucieczce w marcu 1940 roku z obozu internowania na Węgrzech dostał się przez Jugosławię i Włochy do Francji, gdzie wstąpił do 4. Pułku Artylerii Ciężkiej. Został dowódcą baterii artylerii. 1940 roku Francja skapitulowała. Jan Piwnik na czele oddziału skupiającego rozbitków z różnych polskich jednostek na jednym z ostatnich statków przedostał się do Wielkiej Brytanii. Został wcielony do dywizjonu artylerii w 4. Brygadzie Kadrowej Strzelców. Następnie przeniósł się do 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Jan Piwnik zgłosił się do służby w kraju od stycznia do października 1941 roku na szkoleniach dla cichociemnych. Brał udział w kursie walki konspiracyjnej w Bridges pod Londynem i kursie spadochronowym w Ringway koło Manchesteru. Został też na krótko instruktorem w ośrodku wstępnego szkolenia spadochronowego zwanego Małpim Gajem w Largo House. Po ukończeniu kolejnych 5 kursów zasadniczych – zaprawowego, badań psychotechnicznych, spadochronowego, walki konspiracyjnej i odprawowego – 20 marca 1941 roku został awansowany do stopnia porucznika. 10 października 1941 roku złożył przysięgę obowiązującą w Armii Krajowej. Zwrócony do Polski nocą z 7 na 8 listopada w operacji lotniczej o kryptonimie Ruction z samolotu Halifax L9612 za pomocą jednostki dywizjonu 138 RAF zrzut przyjęła placówka odbiorcza Ugór, położona pod Łyżkowicami koło wsi Czatolin, 20 km na zachód od Skierniewic. Wśród członków obsługi placówki znajdowała się Emilia Malessa, pseudonim Marcysia, która później została żoną Jana Piwnika. Razem z nim skoczyli cichociemny kapitan Niemir Bidziński oraz kurier delegatury rządu na kraj podporucznik Napoleon Segieda, pseudonim Vera. W listopadzie 1942 roku Gestapo przypadkowo aresztowała Mieczysława Eckharda, pseudonim Bocian, oraz Piotra Downara, pseudonim Azora, a wkrótce po nich kapitana Alfreda Paczkowskiego, Wanią. Wkrótce po nich aresztowany został także Marian Czarnecki, pseudonim Ryś. Wiadomość o tym zdarzeniu dotarła po pewnym czasie do warszawskiej centrali, powodując zaniepokojenie dowództwa.
Wania był doświadczonym dowódcą dywersji, a bocian cichociemnym i choć jego kariera w wachlarzu sieci operacji dywersyjnych we wschodnich rejonach dawnej II RP dopiero się rozpoczęła, był cennym oficerem. Wywiad Armii Krajowej otrzymał informację o miejscu przetrzymywania aresztowanych w więzieniu Gestapo w Pińsku, potwierdzoną przez Jelinę, agenta Armii Krajowej. Wszyscy więźniowie byli torturowani w czasie niezwykle brutalnego śledztwa, ale nie podali żadnych nazwisk. Generał Grotrowecki zdecydował się na akcję odbicia więźniów. Dowództwo powierzono Janowi Piwnikowi, ponuremu, cichociemnemu, który dotąd szkolił żołnierzy Armii Krajowej z zakresu dywersji. Natychmiast rozpoczęto planowanie oraz organizację grupy i uzbrojenia. Nawiązano kontakt z jednym z zatrzymanych, Alfredem Paczkowskim, być może jednym także Marianem Czarneckim Rysiem i Piotrem Downarem, Azorem, zawiadamiając ich o przygotowanej akcji. Mieczysława Eckharda, jeśli nadal żył, nie udało się poinformować o nadchodzącej pomocy. Przed końcem roku dowiedziano się jednak, że w Pińsku znajduje się także łączniczka Armii Krajowej Maria Snopkówna, pseudonim Mary, i postanowiono uwolnić także nią. Jan Piwnik po początkowych próbach wykupienia więźniów planował tymczasem atak na więzienie. Kilkakrotnie odwiedzał Pińsk. W czasie ostatniej wizyty powstał plan więzienia autorstwa Michała Fijałki, według którego zaplanowano akcję zbrojną, by uniknąć niemieckiej zemsty na okolicznej ludności. Zdecydowano się na akcję bezkrwawą, a kowcy mieli strać tylko w ostateczności. W czasie trwania ataku nie wolno im było mówić w języku polskim, jedynie po rosyjsku lub niemiecku, co miało wywołać wrażenie, że operację przeprowadził oddział partyzancki sowiecki. Ponury zamierzał sam dowodzić jedną z atakujących więzienie drużyn. Dowódcą drugiej został Michał Fijałka, noszący wówczas pseudonim Kawa. Trzecią zaś dowodził Jan Rogowski Czarka. Sam plan ataku opierał się na podstępie. Dywersanci mieli przedostać się do więzienia, prowadzeni przez Zygmunta Sulimę w mundurze SS, następnie otworzyć zewnętrzną i wewnętrzną bramę. Wydzielone grupy szturmowe miały w razie potrzeby poprzecinać kable telefoniczne, zaatakować kancelarię i strażników, a członek miejscowej konspiracji miał zniszczyć studzienkę z kablami telefonicznymi, tak aby przerwać łączność z Pińskiem. Ryzyko było ogromne. W Pińsku stacjonowało 100 żandarmów oraz około 500 żołnierzy Wehrmachtu i podobnych liczebnie ukraiński oddział pomocniczy. Polska grupa liczyła 16 żołnierzy, ale w akcję zaangażowanych było o wiele więcej osób. Jan Piwnik zorganizował konspiracyjną opiekę medyczną i łączność. Przygotowano także kwatery tak dla oddziału atakującego więzienie, jak i dla uwolnionych. 18 stycznia o godzinie 17 tuż po zmroku grupa bojowa wyruszyła do akcji. Przebieg akcji. Pod bramą więzienia zajechał osobowy Opel, wiozący dowodzoną przez ponurego grupę z Zygmuntem Sulimą, żydowskim członkiem Armii Krajowej, przebranym w mundur SS. Strażnik, nie spodziewając się żadnych gości, został bez trudu przekonany ostrym rozkazem. Nie chciał jednak pozostawić otwartej bramy i nabrał podejrzeń. Jerzy Wojnowski, motor, błyskawicznie wyciągnął pistolet i zlikwidował wartownika. Huk silnika samochodowego zagłuszył jego wystrzał. Brama została otwarta i przez nią do więzienia wdarli się kolejni dywersanci. Przebranie SS zadziałało. Z łatwością opanowano także wewnętrzną bramę. Tymczasem dwie grupy, Michała Fijałki Kawy i Jana Rogowskiego Czarki, przechodząc po drabinach przez mur, wpadły do więzienia z drugiej strony. Oddział Czarki opanował puste kancelarie, przerywając połączenie telefoniczne. Kawa zaś dwoma ludźmi dostał się do pomieszczenia, w których przybywał naczelnik więzienia Hellinger oraz jego zastępca Zülner. Niemcy spróbowali oporu, raniąc jednego z ludzi Michała Fijałki, zostali jednak zastrzeleni. Huk wystrzałów zaalarmował jednak załogę więzienia. Żandarmi nie spodziewali się jednak oddziału Kawy. W budynkach kierownictwa więzienia grupa Michała Fijałki wspięła się na wieżyczkę i po umocnieniu liny zjechała na podwórzec, po czym bez trudu zaskoczyła strażników, odbierając broń i klucze do celu. Więzienie było zdobyte. Uwolniono panią, Rysia i Azora. Nigdzie nie udało się odnaleźć bociana. Los Mieczysława Eckharda nie jest pewny. Według jednej wersji zginął stawiając opór przy zatrzymaniu, według innej został zamęczony na śmierć w czasie przesłuchania. Ostatnia wersja mówi, że popełnił samobójstwo, nie widząc co nadchodząc na ratunku. Nie udało się uwolnić także Mary. Nie odnaleziono kluczy, a nie było możliwości wysadzenia krat. Po uwolnieniu wszystkich więźniów i zamknięciu żandarmów w ich celach, dywersanci ewakuowali się przygotowanymi samochodami. Cała akcja trwała zaledwie 25 minut. Uwolnieni więźniowie zostali bezpiecznie ukryci i udzielono im także pomocy medycznej. Dowódca akcji Jan Piwnik, ponury, został wkrótce potem odznaczony srebrnym krzyżem Virtuti Militari.
Michał Fijałka, Kawa i Wacław Kopisto, Kra, zostali odznaczeni krzyżami walecznych. Poza trzema AK-owcami uwolniono przeszło 40 więźniów, znaczna część z nich została jednak potem schwytana przez żandarmerię. Sama akcja została uznana za wzorcowy przykład tak od strony planowania, jak i wykonania. Jej przebieg był wykładany na szkoleniach alianckich sił specjalnych przez całą wojnę. Niestety mimo zachowania wszystkich ośrodków ostrożności i rozmów wyłączenia w języku rosyjskim, gestapo zastosowało represje wobec lokalnej ludności. 22 stycznia 1943 roku na żydowskim cmentarzu w Janowie Poleskim Niemcy rozstrzelali 30 zakładników spośród polskich i białoruskich mieszkańców Mińsk. Śmierć napiwnika. Zza rogu budynku wyskoczył z granatem w ręku komendant ponury i okrzykiem: „Chłopcy, naprzód!”, poderwał do ataku pozostałych żołnierzy. Komendant po skoku przez bramę wjazdową do wnętrza wzmocnień został trafiony kilkoma pociskami w brzuch z karabinu maszynowego z odległości około 30 metrów z przeciwległego bunkra. Tak śmierć kapitana Jana Piwnika Ponurego opisał jego podkomendny Stanisław Szyszko, pseudonim Jeleń, żołnierz 2 kompanii 7 batalionu 77 pułku piechoty Armii Krajowej. W 1939 roku rodzice Piwnika podjęli starania o sprowadzenie do kraju spod Lidy prochów ich syna. Pomocy udzielił ówczesny prezes ZBOWiD Mieczysław Moczar. Ostatecznie jego szczątki zostały w 1987 roku przeniesione do klasztoru Cystersów w Wąchocku, a w czerwcu 1988 roku uroczyście pochowane w klasztornej ścianie, co poprzedziły 3-dniowe uroczystości pogrzebowe. Jan Piwnik od 1990 roku jest patronem policji w Świętokrzyskiej. Od 2002 roku policjanci, którzy wykazali się szczególnym poświęceniem i zaangażowaniem w wykonywaniu swoich obowiązków na rzecz bezpieczeństwa obywateli, odznaczeni są odznaką zasługi imienia majora Jana Piwnika Ponurego, nadawanym przez kapitułę odznaki. Jego imieniem nazwano też wiele drużyn harcerskich oraz ulice w kilku miejscowościach, m.in. we Wrocławiu, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Skarżysku, Kamiennej, Końskich, Bydgoszczy. Do 2015 roku w rodzinnych Janowicach istniała Izba Pamięci, w której zgromadzono pamiątki rodzinne oraz przedmioty, których używał Jan Piwnik podczas swojej działalności partyzanckiej. Przed domem znajduje się natomiast głaz z metalową tablicą podającą jego krótką biografię. W 2015 roku, po śmierci ostatniej opiekunki izby, materiał po Janie Piwniku został zdeponowany w Izbie Tradycji J.W. Grom w Warszawie, gdzie planowana jest ich ekspozycja. Jego pomnik znajduje się teraz na rynku w Wąchocku.